Drodzy Państwo, a my idziemy dalej. Wspominał Pan Prezydent wczoraj na blogu, także świetny wpis. 500 lat przybycia Mikołaja Kopernika do Olsztyna, potem 500 lat od powstania tablicy, a ten rok chcemy poświęcić Mikołajowi Kopernikowi jako ekonomiście. Jest z nami dzisiaj dr Wojciech Szalkiewicz z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego, znawca pieniądza i Kopernika w jednym. Lepszej osoby nie można byłoby dzisiaj w tym kontekście zaprosić. Bardzo proszę o zabranie głosu. Kopernik i pieniądze. Szanowni Państwo, Pani Marszałek, Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, drodzy jubilaci, wieloletni kanoniku, Szanowny Panie Dyrektorze. No niestety ja nie mam prezentu, ale z racji tematu mojego wykładu mogłoby pojawić się podejrzenie o łapówkarstwo. Także zostaje mi życzyć tylko instytucjom jak najwięcej tych pieniędzy i to dobrych pieniędzy. A ze swojej strony obiecuję, że następną książkę, którą już kończę, o Koperniku oczywiście przekażę do tej biblioteki. Tematem naszego spotkania, mojego występu, a Państwa uwagi, mam nadzieję, będzie temat mój ulubiony, czyli kwestie finansowe związane z Mikołajem Kopernikiem. Wszyscy wiemy, że był astronomem, wiemy, że był lekarzem, mniej wiemy na temat jego dokonań ekonomicznych na tym polu, a tutaj też mamy sporo osiągnięć, no i ten nasz Olsztyn można traktować jako miejsce, gdzie ta ekonomia kopernikańska się narodziła i z tego tytułu też powinniśmy być dumni i chwalić się jednym z ważnych faktów, o których będę mówił za chwilę. Zaczniemy od pieniędzy. Każdy je ma, każdy je widział, nie każdy ma świadomość, co to jest tak naprawdę. No przede wszystkim jest to pieniądz fidencjalny, czyli wierzymy, że on wart jest całą złotówkę. Nie zawsze tak jest. Współczesność zmieniła obraz pieniądza, ten, który był za czasów Kopernika, bo wtedy pieniądz miał swoją wartość wynikającą z tego, że zrobiony był ze szlachetnego kruszcu. Stąd, jak pisał nasz Mikołaj, jest to złoto lub srebro znaczone i ma ono swoją wartość tym samym i chodzi o to, żeby ta wartość była jak najbardziej stała. Dlaczego o tym mówił? No bo problemy miał niesamowite ten nasz kanonik. Ja tak muszę chyba stanąć tyłem, bo słabo widzę. Tak, problem polegał na tym, że tych pieniędzy w obiegu było strasznie dużo, czyli każdy ówczesny człowiek miał sakiewkę pełną różnych najdziwniejszych monet, różnych nominałów, różnej wartości. No, sytuacja, którą obrazuję przykładem, to jest tak, jakbyśmy mieli, żyli jeszcze w czasach przed euro i w portfelach mieli tak naprawdę wszystkie waluty europejskie i mogli nimi się posługiwać. A więc strasznie tego dużo. Przychodzimy do sklepu, chcemy kupić chleb i teraz wyciągamy najróżniejsze pieniądze. Jak to przeliczyć, jak dojść do ładu i składu z tymi pieniędzmi, to był jeden z większych problemów. No ale byli tacy, którzy na tym zarabiali, czyli bankierzy, tak? I tutaj mamy diagnozę Josty Decjusza, który również w czasach Kopernika zajmował się problematyką naprawy pieniądza. O nim jeszcze parę później. 17 rodzajów monet, tak? Czyli wyobraźcie sobie Państwo ten bałagan w portfelach, z czym mieli współcześni do czynienia. Skąd się brała ta wielość? No przede wszystkim pieniądz swobodnie kursował pomiędzy krajami, a więc nie było żadnych ograniczeń. Każdy pieniądz był środkiem płatniczym w każdym kraju, nie było z tym problemu. Wielość nominałów, to o czym mówiliśmy. My żyjemy w świecie, gdzie walutę, pieniądze mają zasadniczo dwa nominały. Ten główny oraz tak zwane drobne. Wtedy tych kategorii było zdecydowanie więcej. Wielość emitentów, każdy mógł w tych czasach bić swój pieniądz. Robili to
Władcy robili to książęta, udzielni i nie tylko, robiły to miasta, republiki. Każdy mógł przynieść kawałek złota czy srebra do takiej prywatnej, do przedsiębiorstwa, jaką była mennica i wybić sobie dowolną ilość monet, zostawiając troszeczkę tytułem opłaty. Różna stopa mennicza, to był ten największy problem. Te same monety często różniły się od siebie wartością, czyli zawartością złota lub też srebra i to był największy problem. No i cały czas te pieniądze traciły na wartości ze względu na to, że systematycznie tego srebra czy złota w nich ubywało. Był to nagminny proceder stosowany praktycznie od czasów, kiedy pieniądz ten kruszcowy się pojawił. Władcy, emitenci monet zawsze wpadali na pomysł, że jakby dodać trochę miedzi albo innego metalu, to można by z tego samego srebra wybić tych monet więcej i za to więcej kupić. Ale to powodowało, że systematycznie te monety się psuły. Najbardziej znany szeląg z naszego przysłowia, ten zły szeląg. Kiedy to przysłowie powstało, to już była w zasadzie miedziana moneta, a zaczynał jako twardy, dobry, srebrny krążek. No i to psucie pieniędzy odbywało się na dwóch poziomach. To, co mówiliśmy, władcy systematycznie dokonywali takich zabiegów, uznając, że pieniądz to jest ich domena i jak mają kaprys, to mogą sobie wybić pieniądz, jaki chcą. Jeden z królów wpadł nawet na pomysł, żeby nie angażować się w to metali szlachetnych, ale bić, tłoczyć w zasadzie pieniądze ze skóry. No bo czemu nie? No i tutaj dochodzimy do naszego regionu, Prusy, część Rzeczpospolitej, obojga narodów, no i mamy sytuację, w której funkcjonują zasadniczo aż trzy systemy monetarne, polski, litewski i pruski, z różnymi odmianami. Każda moneta jest inna, ale wszystkie są w obiegu. No i ten kmieć czy łyk no miał problem, tak, z tymi pieniędzmi. Do tego jeszcze pieniądze pochodzenia zagranicznego. To, co mówiliśmy, bałagan niesamowity i do tego jest to kiepski pieniądz. Tutaj macie Państwo przykład tych nominałów, o których mówiliśmy. Najróżniejsze podziały, no i ta sytuacja stopy menniczej, niby pieniądze te same, ale zawartość w nich srebra różna, tak? Polski pieniądz mocniejszy, bo więcej tego srebra, litewski słabszy, ale moneta funkcjonująca w jednym królestwie. No oprócz tego jeszcze mamy monety pruskie, bite przez wielkich mistrzów krzyżackich. Moneta nie najlepsza, również po przegranej bitwie pod Grunwaldem, no, ratując gospodarkę swoich ziem, wielcy mistrzowie nagminnie fałszowali tą monetę, obniżając zawartość srebra, która się w nim znajdowała. Do tego doszły jeszcze trzy mennice, które powstały w trzech wielkich miastach Prus. No tutaj Elbląg może się pochwalić największymi tradycjami menniczymi w naszym województwie, no ale za bardzo nie mają się czym chwalić, bo te ich monety wcale najlepsze nie były i one psuły też rynek ten wewnętrzny, powodując właśnie problemy przede wszystkim gospodarcze. No tu jest decyzja króla Jana Kazimierza Jagiellończyka, który właśnie w ramach wdzięczności dla Stanów Pruskich za wyrażenie chęci inkorporacji przez królestwo nadał te przywileje. I tu widzicie Państwo porównanie monet właśnie bitych przez te mennice miejskie z tą główną monetą króla Kazimierza. Proporcje oddają mniej więcej zawartość srebra w tych monetach. Dużą rolę psucia pieniądza miała moneta, tak zwany szeląg świdnicki, bity przez siostrzeńca naszego króla Zygmunta Starego, Ludwik Jagiellończyk.
no, bił takie same monety, jak Państwo widzicie, ale różnica w zawartości srebra jest tutaj o 1/3, jest go mniej. No to wszystko są działania takie oficjalne, jak gdyby państwowe. No, oprócz tego dochodzimy jeszcze do działalności indywidualnej, prywatnej. Jak Państwo wiecie, dla pieniędzy człowiek jest w stanie zrobić wszystko, tylko dla medalu da się rozstrzelać, tak? A więc, żeby zdobyć pieniądze, no, dokonuje różnych dziwnych rzeczy, w tym również fałszuje pieniądze na najróżniejsze sposoby. Najczęściej polegało to właśnie na odpiłowywaniu chociażby kawałka tej monety, tego sreberka, troszeczkę spiłuję, zbiorę, będzie na następną monetę. Stąd pamiątką z tych czasów jest ten rand, który mamy na monecie, ząbkowany, tak? On się pojawił właśnie jako zabezpieczenie przed tego typu fałszerstwami, po to, żeby było widać, czy ktoś tą monetę spiłowuje. No i dochodzimy do procesu naprawy monety. Oczywiście w kategoriach indywidualnych stosowano dosyć brutalne metody. System kar w każdym kraju był dosyć ostry. Generalnie fałszowanie pieniędzy kosztowało głowę, nomen omen, za 20 zł, tak? I to wcale też nie najlepszych. Za zadawanie mąk tylko 6 groszy, więc tutaj dekapitacja ma swoją wagę. Ale to były działania, jak gdyby niwelowanie przyczyn, a nie skutków. I tymi skutkami zajął się nasz dzisiejszy jubilat, bohater mojego wystąpienia oraz dzisiejszej uroczystości, Mikołaj Kopernik, człowiek różnych talentów i różnych zdolności, autor wielu różnych dzieł, w tym również i ekonomicznych. Tutaj macie Państwo jego CV, tylko po to pokazane, aby zwrócić uwagę, że rozpoczynając o 17 naszą dzisiejszą uroczystość, trafiamy niemalże idealnie w punkt, bo według astrologów urodził się właśnie przed godziną 17, także i data, i godzina się nawet zgadza. Ale jak Państwo widzicie, ani z wykształcenia nie był astronomem, wbrew pozorom, tak? Miał tylko astronomię jako przedmiot na studiach. I nie był też ekonomistą z wykształcenia. To tego przedmiotu nie miał nawet na studiach, a więc jest samorodnym talentem, osobą, która została trochę z przypadku i trochę z pochodzenia tymże ekonomistą. Dlaczego z pochodzenia? A mianowicie noblesse oblige, jak mawiają starożytni, czyli nazwisko też zobowiązuje. Część badaczy życia Kopernika mówi o tym, że nazwisko wywodzi się od Kopru, tak, od nazwy wsi na Dolnym Śląsku. Część badaczy wywodzi je od słowa koper, czyli mieć, dawnego niemieckiego słowa. No bo przodkowie naszego wielebnego kanonika właśnie mieli się zajmować wydobyciem miedzi, a rudy miedzi są głównym źródłem srebra, tak, żebyśmy mieli tę świadomość. No na pewno ojciec Mikołaja handlował tą miedzią, a więc rodzinne tradycje z tym związane. No oprócz tego Mikołaj Kopernik, jak wiemy, urodził się w rodzinie bogatej rodzinie kupieckiej. Dziadek ze strony ojca, sam ojciec Kopernika to byli kupcy i to dużego formatu, hurtownicy, można by tak powiedzieć współczesnym językiem. Dziadek ze strony matki też był bogatym toruńskim kupcem, a więc te koneksje rodzinne tutaj są dosyć istotne. Uczył się ekonomii w praktyce, mówiąc najprościej, a mianowicie terminując u swojego wuja Łukasza Wacenrody na stolicy biskupiej w Wisbarku Warmińskim. Tam jako jego sekretarz miał do czynienia z problemami ekonomicznymi, zarządzaniem finansami biskupstwa. Później jako urzędnik kapituły już we Fromborku również pełnił różne urzędy, w których ten pieniądz się cały czas pojawiał. No i przede wszystkim odczuwał to, co działo się z pieniędzmi w swojej własnej sakiewce, czy też wacku, jak wtedy mówiono.
Tam brzęczała moneta, no niestety nie najlepsza, mówiąc ówczesnym językiem, bardzo podła, która no, sprawiała, że te jego dochody, mimo że brzmiały ładnie, to wartość miały niewielką i systematycznie na skutek inflacji one spadały. Bezpośrednią przyczyną, dla której został ekonomistą, jest list od biskupa Fabiana, który poprosił go właśnie jako osobę, która powinna się na tym znać, o przygotowanie rozprawy dotyczącej naprawy monety, pierwszej monety. Ta rozprawa była biskupowi potrzebna do tego, aby właśnie zabrać głos na sejmiku pruskim, bo tam cały czas, jak na wszystkich sejmikach w całej Polsce, dyskutowano o naprawie monety, która nie była w tym czasie w Rzeczpospolitej najlepsza. No i tak to się zaczęło. 15 sierpnia 1517 roku datowana jest pierwsza jego praca, Rozmyślania, a więc tutaj w ubiegłym roku również obchodziliśmy mniej hucznie 500-lecie powstania tego dzieła, pierwszego dzieła ekonomicznego Mikołaja Kopernika. Traktat to ważny, no bo zaczyna całą serię innych opracowań, a w zasadzie jest to tylko to jedno opracowanie, te Rozmyślania, które z czasem przyoblekają coraz szerszą postać, stając się na koniec w 1528 roku, a więc też w miarę okrągła rocznica, najważniejszym jego traktatem o sposobie bicia monety, rozprawa, dokument w zasadzie urzędowy, który zawiera porady, jak to zrobić, żeby ta moneta była jak najlepsza. Bo Mikołaj Kopernik, obserwując to, co dzieje się na rynku, obserwując to, co się dzieje z monetami, doszedł właśnie do takich konkluzji, że cztery są przyczyny, dla których upadają Rzeczpospolite, i ta najważniejsza w jego mniemaniu to jest to, że psuta jest moneta podkopująca gospodarkę danego kraju i działa to nie za szybko, ale bardzo skutecznie, do czego może doprowadzić inflacja. Jak to wygląda, część z nas pamięta lata 80., kiedy byliśmy milionerami, ale nic z tego szczególnie nie wynikało. Nasza obecna złotówka jest zdecydowanie lepsza, mimo że nie ma wielu zer za tą jedynką. No i w tym konkluzja z tego opracowania zawarta została w 8 takich punktach, które są aktualne do tej pory. To są złote myśli, które powinny przyświecać działalności praktycznie wszystkich prezesów banków centralnych, banków emisyjnych, bo w ich gestii obecnie leży dbałość o siłę pieniądza współczesnego, a więc przede wszystkim trwała wartość, nie za dużo tego pieniądza, dbanie o to, żeby to była moneta jak najsilniejsza, żeby jej za często nie wymieniać, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rady, tak jak mówię, są aktualne do dziś. Jest to przesłanie Mikołaja Kopernika, które zostawił nam współczesnym, i ono jest aktualne do tej pory. No niestety, mimo tylu prac nad reformą monetarną, to nie Kopernik został ojcem ówczesnego planu Balcerowicza, czyli wymiany pieniędzy. Ten plan został nazwany, no można nazwać w zasadzie planem Zygmunta Starego, króla, który wbrew pozorom był także niezłym ekonomistą i całkiem nieźle znał się na pieniądzach. I to on był inicjatorem tego, aby w końcu w królestwie wprowadzić reformy. Dwie ustawy w 1526 i 1528 roku no, spowodowały uporządkowanie systemu, uporządkowanie sytuacji. Ta nasza złotówka się zdecydowanie wzmocniła, no i Rzeczpospolita weszła wtedy no, w ten okres dużej prosperity gospodarczej, i to jest niewątpliwa zasługa króla, no i wspomnianego Josty Decjusza, bo to jego traktat był tą wykładnią teoretyczną, tą podstawą teoretyczną tejże reformy. Król Zygmunt jest prapradziadkiem
nie, prapra, ojcem chrzestnym, przepraszam, naszej złotówki, bo to on wprowadził tą nazwę do obiegu. Złotówka jeszcze nie miała wtedy materialnej postaci, był to pieniądz obrachunkowy. Nie mówiło się, mam 30 groszy w sakiewce, tylko mam 1 zł, tak? Albo też płatność wynosi 2 zł, pod czym rozumiano 60 groszy, tak? Złotówka w formie materialnej pojawiła się wiek później, ale to już inna historia. Niemniej, jak pisze Stefan Bratkowski, jak pisał Stefan Bratkowski, naszemu Mikołajowi należy się taki sam pomnik jak królowi Zygmuntowi, bo obaj przyczynili się w dużym stopniu do naprawy pieniądza w ówczesnej Rzeczpospolitej, a te wnioski, które Kopernik wysnuł i przedstawił w swoich pracach, no one w jakimś tam stopniu też wpłynęły na decyzję króla. No i to, co zostało, najważniejsze przesłanie, jakie wynika z prac Mikołaja Kopernika, to jest słynne prawo Kopernika, prawo ekonomiczne, wbrew pozorom nie tylko dotyczące ekonomii, ono odnosi się do całej sfery naszego życia. Podobnie rzecz ma miejsce z jego De Revolutionibus, tak? Ta praca spowodowała przełom nie tylko w dziedzinie astronomii, ale także stała się podstawą do kopernikańskiego przewrotu, który no, spowodował rewolucję praktycznie we wszystkich sferach życia, przede wszystkim w filozofii. Pojawiła się zasada kopernikowska kilka wieków później, która jest wykorzystywana w najdziwniejszych obszarach wiedzy, na przykład w polityce, chociaż Kopernik politykiem nie był. Dlaczego mówię o prawie Kopernika? Bo tak naprawdę ono powstało u nas w Olsztynie i ma 501 lat dokładnie. W 1517 roku wspomnianych już rozmyślaniach Kopernik jeszcze w szczątkowej formie je sformułował, zwerbalizował, tak mówiąc bardziej naukowo, w tej postaci. A więc to jest prawo Kopernika i my śmiało w Olsztynie możemy mówić, że jest to olsztyńskie prawo Kopernika, z czego również powinniśmy być w dużym stopniu dumni. Tyle o Koperniku. Moje życzenia dla pana dyrektora, te dotyczące pieniędzy, wyrażają się w takim pięknym banknocie. 1 000 000 euro, załatwiamy temat i w zasadzie instytucja może się rozwijać. Dziękuję Państwu i zachęcam do poznawania Kopernika także od tej strony nie do końca typowej. Dziękuję. Dziękujemy.